wszystkich na moim kanale. Zwykły dzień. Chyba się echo tu nosi. To tak będzie lepiej. Kurde, nie wiem jak się ustawić. No, dobra. Witam was. Ostatnio nie wlatywały filmy o kurierce, bo nie było za bardzo o czym rozmawiać. I też firma nie bardzo pozwala na to, żeby nagrywać takie filmy. Więc nie było za bardzo o czym nagrywać. I wciepywaliśmy, wrzucaliśmy filmy z Kacprem, filmiki właśnie o motoryzacji, ale powstał nowy kanał. Od dzisiaj jest podlinkowany, więc zapraszam tam, możecie zostawić subskrypcję też tam, zalajkować, skomentować. Jest tam ten jeden filmik, który też jest tutaj. Przez jakiś czas będą wpadać filmiki tutaj i tam. No ale ogólnie zapraszam was tam. Mam nadzieję, że tam fajnie się kanał rozwinie i będzie fajnie. Ale wracając do tematu. Dostałem wczoraj wiadomość od chłopaka na moim facebookowym koncie. A treść jest taka, czekajcie, bo ja sobie to muszę przeczytać, muszę to nawet zbliżyć, bo jestem ślepy. I postanowiłem mu odpowiedzieć, a więc on napisał tak. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Za kilka miesięcy kończę szkołę, zastanawiam się nad tym, skąd wziąć pieniądze na zakup busa, ewentualnie leasing. Więc odpowiadam ci, nie pakowałbym się póki co w leasingi i tym bardziej w kredyty. Jesteś młody, a z dalszej części wiadomości dochodzę do wniosku, że nie masz za bardzo pojęcia o pracy kuriera. Tylko z moich filmików, bo jesteś stałym widzem. Dobrze, na leasingi. A jednocześnie myślę nad tym, czy pierw kupić busa, czy znaleźć pracę. Więc odpowiadam ci, znaleźć sobie pracę. Pierw się zatrudnij u jakiegoś przewoźnika, najlepiej sobie jakiegoś fajnego wybrać, ale z tym różnie bywa. I podejmij pracę jako kurier i zobaczysz, czym to się je. Nie warto się pakować pierw w kredyty, czy wydawać kasę na busa, czy tam leasingi. Bo nie dasz rady przez pierwsze dwa tygodnie i co zrobisz? Kredyt będzie musiał spłacać, bus ci będzie stał, nie będzie zarabiał. Bez sensu. Co tu jest jeszcze? Niedawno odkryłem pana kanał, chciałbym dowiedzieć się, od czego zacząć. Czy mógłby pan nagrać film na ten temat? Właśnie go nagrywam. Otwierać pierw firmę, kupić pierw busa, jeśli tak, to jakiego? Największego spośród Ducato, jumperów i tak dalej. Potem szukać roboty w kurierce, czy przed kupnem busa szukać roboty. Od czego zacząć, żeby znaleźć pracę w tej branży? Może odniesie się pan do moich pytań w filmie, vlogu. Chętnie bym wysłuchał i pozdrawiam. Również cię pozdrawiam. A teraz ci odpowiem na wszystkie pytania. Znajdź sobie właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, pracę jako kurier. I zobacz, czym to się je. Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale też nie ma jakiejś tragedii. Jeżeli jesteś ogarnięty i tak dalej, to opanujesz to. I trzeba trafić na fajnego przewoźnika. Dostaniesz stały rejon, zobaczysz, czy dajesz rady. Pojeździ rok, może nawet dwa lata i wtedy zobaczysz, czy warto się w to dalej bawić. Ja ogólnie bym w to nie poszedł, choć jakieś możliwości były i nawet tam mnie namawiali niektórzy, ale nie chcę, bo przechlapane. No nie chcę, po prostu nie chcę. I tyle. Jeżeli miałbym wybrać busa, ja osobiście wybrałbym sobie Ducato Maxi. Najlepiej z 3-litrowym silnikiem, szóstką, skrzynią, ale oni już tego nie produkują, więc jest lipa. Z tego co słyszałem, to są 2-litrówki czy 2.2. Tego podobno trzeba unikać, więc tego bym unikał. Wiadomo, Ducato, jumpery, to wszystko to jest niemalże to samo. Ale szedłbym w to. Teraz nowe busy 2-3 litra 130 koni są dosyć słabe, dosyć dużo palą, więc bardziej bym uderzał w ten mocniejszy silnik. Cóż bym mógł powiedzieć, teraz jeżdżę Fordem Custom Transit, ta się jakoś tak nazywa. Jestem ogólnie z niego zadowolony, choć nie do końca, bo na przykład zaczęło mi piszczeć sprzęgło. Potem co tam jeszcze, radio się wyłącza bez przyczyny jakiejś większej, ten start-stop mnie denerwuje. Cóż bym mógł tam jeszcze powiedzieć, no ale ogólnie jeżdżę tym, fajnie to jeździ, no. Klima jest, działa, więc na te upały co są teraz jest
spoko luz. Więc podsumowując, ja bym się w to nie pchał. Na samym początku na pewno nie. Musisz skosztować, z czym to się je. Teraz się tu musicie ptoki wadzić. Zrobię z wami tu porządek zaraz. No, nie pchałbym się w to. Nie pchałbym się na samym początku, to musisz pojeździć, musisz trochę pojeździć i zobaczyć, nie wiem, czy dasz radę w ogóle ogarnąć to wszystko, bo naprawdę nie jest to też łatwy kawałek i tak naprawdę tylu kurierów, których już widziałem, przeszło powiedzmy na 50 kurierów, którzy coś tam gdzieś próbowali, z 3 się nadało, 4, którzy fajnie ogarniali, potem może z 10 takich, co robili, bo nie wiem, potrzebowali tej roboty, a reszta masakra. Przeważnie przychodzili na rozładunek, albo w trakcie pracy gdzieś tam uciekali, już ich nie było widać. No i to nie jest praca 8-godzinna, na samym początku to jest nawet 12-14 godzin, z tym się musisz liczyć. I kasa może przez pierwsze 3 miesiące też nie jest jakaś tam super, jak już opanujesz rejon, no to wiadomo, że lepiej zarobisz. Ogólnie zatrudnij się u kogoś, zobacz, czym to się je i tyle. I w sumie to by było tyle ode mnie i jak mówiłem, na dole jest link właśnie do nowego kanału Steino Design. Zasubskrybujcie go, zalajkujcie, skomentujcie. Ten też możecie zasubskrybować, jak nie subskrybujecie, skomentować, czy wy byście się zaryzykowali, podjęli tego, żeby przyjść na swoje. Jeżeli tak, to czemu, a jeżeli nie, czemu nie? Czemu odradzacie, czemu polecacie? Myślę, że to będzie fajny taki filmik z odpowiedziami dla innych, którzy by chcieli się tego podjąć. W ogóle są tacy, co są zadowoleni, że przeszli na swoje, a są tacy, co są bardzo niezadowoleni i mam nadzieję, że powstanie o tym filmik za niedługo z nie mojej perspektywy, no z tej osoby, która bardzo żałuje, że w ogóle została przewoźnikiem. Dobra, tyle by było ode mnie. Dzięki, bawcie się, ja.